Psza-la-la-la-la-lajka. Skocz na przyczepę, przegarnia dziarka. Cześć. Cześć. Allah Akbar. Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu! Na dzisiaj takiego vloga chyba jakiego jeszcze nie było, jest ze mną Adaś. Jest ze mną Broczek. Trochę trudniej, ale jedziemy do żniwa, mordy! Jak widzicie po prawo, już mamy troszeczkę skoszone. Ogólnie Adaś, kamera, Dziorgo? Dziorgo! Wszystko dobrze ustawione, dobrze chyba tak. Dobrze jest. Tata już w polu. Czemu nie mamy przyczepy, bo już jedna przyczepa zaciągnięta. Będzie w bloku Broczka, zapraszam. Tam była koszona pszenica zimowa. Teraz kosimy sobie pszenicę wiosenną. Przyczepka już jest, pożyczona jak co roku od wujka. Łoksum środa od wujka. Pogoda zajebista do żniw, powiem tak, zajebista pogoda do żniw, ale to zaraz dojedziemy i... Ja nie wiem, kto podpali. Syna nie ma w domu. Tanasa tylko zajeb brakuje, ale Tanas też ma żniwa. Na dyszno by chyba. A u mnie żniwa za półtora tygodnia. Tak, to z dużym dojechać. Podpinamy przyczepy? Tak, podpinamy, podpinamy. Pewnie spytacie, czemu bańka. No ogólnie, mordy, czwarty dzień ciepła, że tak powiem. Ale niestety było sporo problemów z kombajnem. Codziennie troszeczkę się wyjechało. To coś, kolejna awaria, kolejna i kolejna. Ale na całe szczęście, no dzisiaj udało się wreszcie troszeczkę zrobić. No i jak widzicie, troszeczkę też i ściąć. Słomy jest bardzo dużo. Będzie vlog mordy z... Na pewno z prasowania, pewnie i ze zwijania, ale to złączymy jakoś. Trochę słomy idzie do mnie, na pewno w kostkach, bo dla świn całą stodołę będziemy chcieli zawalić. A że słoma tęga, to mam nadzieję, że z 2-3 hektarów niecały starczy mi to. Więc resztę będzie brał Krzysiu sobie za wymianę, za obornik. Znaczy, że aż wysłoje musi. Dobra. Wrzuciliście wszystko? Nie, wiesz co? Tu. Tak, bo muszę poczekać. Ej, ja tam mogę podjechać, to chodź tam. Bo przecież tam jest do wiosenny. O, Adaś wyłączył. To jadzie. Dobra, to ja pojadę. I spytacie, czemu bańka, bo nie dokończyłem. Z racji tego, że były przeróbki w kombajnie. Ciężko było z paliwem. Strasznie się zapowietrzał. No niestety walczyliśmy z tym 2 dni. Także po pierwszym wyjechaniu. Normalnie kosimy, nagle kombaj padł. Mówimy, zapowietrzył się, daliśmy mu pompką taką inną troszeczkę, elektryczną. No takie poszło ciśnienie, że wyrzuciło uszczelki. Całe szczęście, że tak powiem. Dlatego, że chociaż widzieliśmy, że uszczelki były do wymiany, wymieniliśmy uszczelki, kombaj odpalił. Pojechaliśmy sobie dalej mucić, przejechaliśmy 2 okrążenia niestety znowu. No później było o wiele więcej problemów. Ja sobie może nie wiem, gdzie stanę. Na razie chyba staniemy tutaj. Nie słychać, kopaj tak głośno. Stanę na górce, będę miał lepiej wiedz gdziekolwiek. No i niestety walczyliśmy. Później okazało się, że filtry po filtrach. Jeszcze okazało się, że może być coś z pompą, dlatego pojawił się taki post u mnie na Facebooku, pompa do regeneracji, właśnie chcieliśmy już wieźć pompę, ale później okazało się, że w takim filtrze, ciężko mi to będzie wam nazwać, w pompie, był taki filtr sobie, gdzie sprężynka już naprawdę była na wykończeniu. No i powymienialiśmy wszystko z drugiej pompy, ogólnie silnik Perkinsa, 4, także nie było ciężko, żeby to podostawać. No i powymienialiśmy wszystko, na całe szczęście po praktycznie 2-3 dniach praktycznie stania, nie robienia niczego, wyszło jak wyszło, wreszcie udało się wjechać w pole. No dzisiaj zimowa już poszła, zimowa miała wilgotność 11%, a wiosenna tutaj ma wilgotność 13%. Jeśli chodzi o tony, nie jestem w stanie wam zbytnio powiedzieć, dopiero jak pojedziemy
sprzedać, bo ta pszenica będzie na sprzedaż, to wtedy dopiero sobie zobaczymy, ile wyszło. Z tego, co liczę, tak pi razy oko, to 3,5 oddała zimowa, także nie jest tragicznie. Cześć, cześć, cześć. A zobaczymy, jak z wiosenną. Pszenżyto koło domu było już skoszone, zostało jeszcze nam kawałek pszenżyta. Tam, jak widzicie, gdzie miotła właśnie, no bo niestety w tym roku na zimowych no troszeczkę miotła. I to troszeczkę bardzo. Chłopaki się tak łopaliły, że ino heja po plecach pojechana powinna wyć. Nie, no nie będę bił, bo wiem, jak to szypie. Nie szypie. Nie szypie? To nawet wiesz, nie. Chuj, to będzie schodziło jak z węża później, normalnie, wiesz, rwanie takie. Chciałbyś mieć teraz zimną rękę, żeby tak... I powiem wam, że nawet może no, naprawiło się wreszcie ten kombajn, ale też pogoda do koszenia zajebista. Powiem wam, że nie jest za ciepło, lekko kropi, ale to tak, no kurczę, nie wiem. No tam jest jasno, ale z której strony to wieje? Stąd. I to niby chce przegnać, ale nie może. Ta góra nie przechodzi dlatego, to nie? Jak to przejdzie, to będzie gitara. Tam też cichło dalej. Jeszcze ogólnie mieszanka nie jest do koszenia, mieszanka jeszcze tak słabo troszeczkę. W mieszance jeszcze owies, niestety jest zielony i pszenica, jeszcze nie ma twardego ziarka, jeśli chodzi o jęczmień, tak to jęczmień jest... Dwa dni dobrego ciepła i to dojdzie. Dwa dni dobrego ciepła i by było ok, dlatego trzeba jeszcze no poczekać. Tak, na razie trzeba zająć się pszenicą, bo ona jest na sprzedaż. Brunczek... Tutaj? 2,5 ponad... Dwójka jest normalnie. Cztery, pięć. Dotąd jest dwójka. To było. Ale tu było likwidowane. Tam było zlikwidowane. I tu jest jeszcze kawał. Zobacz, ile wjechane, nie? No to tu było zimowej wtedy, nie? No to tak ponad 2,5 gdzieś myślę, że tej jest. Koło 2,5. To jać, Krzychu. Ja jak zdążę po tym vlogu, bo chciałem taki godzinny. Wreszcie chciałem mordy godzinny, także mam nadzieję, że sporo łapeczek nabijemy i mam nadzieję, że wszystko się uda. Tata przyjedzie bliżej kombajnem, to sobie wsiądziemy do niego. Myślę, że pobawimy się tu troszeczkę, kilka różnych fajnych ujęć powgrywamy. No także myślę, że jakiś fajny vlog powstanie. Cieszę się, że Adaś właśnie jest, że jest Brączek. Ja jestem w domu i przychodzi ogólnie 60, jak pewnie zauważyliście kątem oka. Troszeczkę przechodzi malowanie, ale niestety się nie wyrobiliśmy, no bo zeszło z tym kombajnem. Na razie to tak jakby powiedzieć ala podkładzik. Później będzie to troszeczkę ciemniejszy, siwy. No, będzie ciemniejszy, siwy. Ogólnie, tak jak wspominałem właśnie, to co zbieraliśmy sobie z donate'ów, to troszeczkę powkładałem w maszyny, tutaj też będzie wymieniony fotelik, no naprawdę fajny. Będą też szlapacze nowe, są nowe błotniki, no ale to mówię, jest roboty, a roboty i to będzie po żniwach, gdy popryskamy. Co tam? O mój Jezu! Ogólnie powiem wam, że naprawdę, jeśli chodzi o pszenicę, kombaj sobie dobrze daje radę. Ładnie wymucone jest. Jak sami możecie widzieć. W kłosach. Oczywiście też nic nie zostaje. Także pszenica zimowa dobra do mucenia była. Zobaczymy, jak będzie z wiosenną. Można by było się przejść, ale czekam tutaj na objazd. Tata coś tam stanął na chwilę. Objazd za pocztą, a ja w lewo. Słuchaj, nie wiem, myślę, że najpierw objedzie dookoła, a przetnie się odtąd. Bo przecież stamtąd się nie wymierzy, żeby trafić równo, nie? To jak przyjedzie, to zobaczymy. No zobaczymy, ile będzie miał po okrążeniu, nie? 60 fajnie wygląda, powiem wam, w tym kolorku. Jest całkiem spoczko. Ja robię fajne ujęcie. Tak? Fajne? Jak mordy mi się uda, to zrobimy, jak nagramy jakiś później film po vlogu. Teraz Brączek, jak chce, żeby sobie też nagrał, bo ja nagrywałem w Mokrzynie, gdzie jeszcze nie mogę za ten film się zabrać. Mam połowę zrobione i stoi, nie łopada. Pierdala się i tyle. Weź, Krzychu. Nie ma już tej weny, co kiedyś, że tak powiem nawet. Bo najlepsze jest to, że teraz do tego filmiku ze żniw już mam piosenkę, zajebistą, ale nie mam filmu nagranego. A do tamtych filmików, kurczę, mam materiał, miałem, ale takie piosenki, które i tak później wyszły, jak wyszły, że tak średnio dla mnie pasują. Ale oby to dzisiaj nic nie przywiało. Mówię, no pogoda fajnie, dopisuje od czterech, od kiedy przyjechałeś? Poniedziałek, mordo. Ale przecież w niedzielę też była. W niedzielę już była fajna pogoda, Brączek, kurde, ty już, kiedy ty jesteś? Już jesteś ponad tydzień. Ponad tydzień jest Bronuś u mnie. Mało nagraliśmy, ale powiem wam tak, pierwszego dnia, no to wiadomo, już Brączek zmęczony, za dużo nie porobiliśmy, coś tam, szykowaliśmy serię do farminga. Później udało nam się fajnie ogarnąć garaż. Tu, no niestety zajęło nam to 20 godzin, dwa dni straciliśmy na ogarnianie garażu całego. Ale to wam pokażę, jak przyjedziemy. Właśnie tam jest stawiona też przyczepka już ze zbożem, jest i nowy to tak wysprzątane. Powiem wam, że normalnie, no pozamiatane lepiej niż sypis.
Także powiem wam, że naprawdę jest zajebiście. Teraz fajnie maszynki można sobie tam poustawiać i w ogóle, ale no roboty jest było. Przejście, bo wcześniej nie było przejścia. Dokładnie, nie było nawet przejścia, żeby jakąś maszynę wyciągnąć, trzeba było narzucić coś na inne, a naprawdę pozbyliśmy się niezbędnego złomu, niezbędnych śmieci i wszystko wyszło dobrze. Tata jedzie w tą stronę. No to tak jak wspominałem, Krzysiu będzie zabierał sobie słomę, zobaczymy. No pierwsze co, jeżeli to będzie skoszone, a będzie do prasowania, będzie pierwsze robione z pszenicy właśnie wiosennej, bo jest najczystsza. Będziemy robić sobie do nas snopki. Na pewno na vlogi możecie czekać u chłopaków, bo też się pojawią. Mamy jakiś fajny pomysł na nagranie właśnie ze snopków czegoś. Także na pewno każdy sobie coś fajnego dogra. Pan Brączek robi 55. ujęcie obciążnika w 60. Fajnie, 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 fajnie. Że tu jest normalnie moda na kurwa Ursus. No sukces mi się też wydaje. Nie, tak, moda na Ursus. Ja nie wiem kto. Na sukces przeterminowany. Ciekawe czy Szmagalok coś w radiu gado. Mi się zdaje, że od Poznania idzie burza. Od Poznania idzie burza, dobra. Jaś, nie chce mi się mówić. Ręczny. Na tą przyczepkę wchodzi nam około 6 ton na spokojnie pszenicy. Bo w tamtym roku żeśmy mieli opożyczoną. Dobra, pierwszy zbiorniczek, mamy mordy wysypane. Jak widzicie, trochę plewów się trafiło, ale to jest pierwszy zbiornik, tylko taki i to jeszcze na dnie, z racji tego, że musieliśmy ustawić sobie, mimo że pszenica po pszenicy, ale niestety wiosenna troszeczkę mniejsza i musieliśmy większy wiatr ustawić. Ale powiem wam, że jest naprawdę dobrze, co tata objechał. Można by powiedzieć, że dookoła ponad raz to pole i naprawdę ładnie sypnęło. Ziarko jest naprawdę grube, nie było sucho w tym roku. Cześć. 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 Allah Akbar. Tata już tu jedzie. Niestety w biegu sobie nie posypiemy, tak jak myślałem. Za wysoko jest. Znaczy pole jakby było równe jak stół, można się bawić, ale niestety gdzieś wiecie jak to jest. Jedzie się już przyczepą obok, a jest na styk. Zaraz zresztą sobie... Pole równe jak stół, by header ten. Jo i no by tylko na czwórkę wbił i jechał na przyspieszaczu. Ogólnie w tym roku no jedynką jeździmy i naprawdę jeździmy dosyć miarkę. Nie jest tak szybko jak w tamtym roku, bo... Wiaderko wysypał. A bo niestety leciało, worki już włożone. Dlatego mówię, włączę sobie teraz już kamerkę, akurat pogadamy chwilę, mówię Adam do mnie przyjdzie. Przyjedź do mnie szybko, chodź tu prędzy. Nie, powiem ci, że naprawdę spoko. Pierwsze musieliśmy ustawić wiatr, żeby plewy, ale już ta reszta już ładnie jest, nie? Bo jednak mniejsze ziarka są niż tamte, jest lżejsza. No, to powiem ci, że tego plewu trochę nawaliło, ale następne będą czyste, także nie jest źle. Mówię, ona będzie miała 12 wilgotności, bo wtedy od razu prosto z kombajną żeśmy wzięli. To jeszcze jutro, jak będzie jechała na skup, to akurat... tylko poiszać. Mama jedzie na trasę. Jedzie na górę. Ta, w okrągłe.
O matko i córko. Nie, ale tak to powiem wam, udanie jak na razie. Adaś sobie przyjechał od poniedziałku. Od poniedziałku pogoda, dzień, ale teraz powiem wam, ostatnie te 3 dni były za gorące. A kurwa, to robiliśmy ten kombaj, to powiem wam, że naprawdę ciężko było, bo nie szło wytrzymać. Wiecie, ten metal to wszystko się nagrzało. Tak, no gorąc niesamowita, żar z nieba, że tak powiem. No, na samochodzie jak pojechaliśmy po części, pewnego dnia 41 stopni. Także no, to było w cieniu. No, nagrzana jak sam nie powiem co, bo Adaś jechał, ten wie. Brączek tam próbuje coś ponagrywać. Brączek, tak, nie będę mówił, bo CPC spadnie. Co za czasy nastały. Nawet człowiek nie mógł się powiedzieć. Kulturalnie! Powiedzieć, co o tym wszystkim sądzi. Tak, dokładnie. Ja powiem wam, że kolorek jest spoko, ale jest za jasny, jak do naciągnik, tak? Ja podkładam podkładzik, jest spoczko. Myślę, że z przodu spoko, ale tył dałbym ciemniejszy. Także no można gdybać. A, no i właśnie, pewnie spytacie, czemu tutaj jeszcze łop klejone jest, nie jest z tyłu zrobione, a ogólnie szyba wyjęta, bo była pęknięta kiedyś od jakiejś maszyny. I niestety trochę wkurzające, bo jak się orało, czy tam agregatowało się, kurzyło, niestety w ten kurz wchodził w te szczeliny, gdzie ona pękła. Ni cholera było widać. Ty, wiesz co, żeby tej beczki nie rozjebało. Widzisz, jak ona weszła? Weź ją, wyciągnij. Cześć. Weź ją może do góry. Trochę, to tu od tej strony, nie, ją do mnie przyciągnij. Kurde, bo jednak no, mogłem na tym nie kłaść. Nie. Zgnietło po prostu, ale to się... A, beczek jest dużo. Wiesz co, ją to trzeba będzie gdzieś tu zostawić. Na razie ona tam jeździ, gdzieś ją trzeba z przodu postawić na tym. No i wyrzucimy sobie tam szybkę, kupimy blachy i naprawdę tutaj się zrobi już tak szczelnie, żeby nic mi tu się nie kurzyło, bo jednak w tym środeczku jak się wysprząta to... Cześć! Cześć! Ale Hagbar. Dlaczego? Kurwa, co za koło przejeżdża to. Nauczył się. Co tam, Brączkowski, Eugeniusz? Ta? To fajnie, to sobie ponagrywaj, później się wymienimy. Później Adam vloga nagrywasz tu? Tu. Ja nie. Tam? Ja nie. A nie wiem, kiedy to będzie cięte. Przeżyta? Na przeżycie? Ja nie wiem, czy to tutaj nagrywa. Nie wiesz? Ja wiem, czy... Ja nie wiem, jak skończysz, to ja odpalam. Tak? Dobra. Nie wiem, bo mi się tak podoba. Tak się nie jedziesz do domu, nie wracasz. Łamuję. No ty se nagrasz, ja se najwyżej dogram na mieszance jeszcze. Ale przecież tu wiesz, ile jest cięcia? Tak, tylko że teraz patrz, on jeździ cały czas praktycznie koło nas, a tam na długim to już chuj. No to co ty jedno ujęcie nagrasz, on pojedzie do dookoła, drugie ujęcie, trzecie, maksymalnie na jednym przejazdzie. No ja nie wiem kto. Syna nie ma w domu, ja nie pomogę. Ty, ale powiem ci, normalnie dzisiaj tak pogoda szczęśliwie dla nas, że bokiem idzie, bokiem. Co idzie bokiem? Mi się zdaje, że normalnie za Gostyninem to już wyślizgi. Ja nie wiem, mi się tam wydaje, że 500 litrów na metr przyczepę sześcienną całą spadło. Tak, weź tego picia podej, bo ja się tyle nagadałem, że... A to takie niebieskie, to takie ja... Dam je piciu! O Boże, ty to się spalił! Nie powiem kto. Japa! Nie Japa. Mówi się firmy, nie Japa! Firma Japa! Siema, hej! Brączek, odkręcę nad tobą, jak się wyle... Co się stanęło? O, bo... Ja kiedyś kwiata nosiłem przez pół pola, bo zajebiste ujęcie się zrobić. Nie, spoko, jak kiedyś robiłem takie ujęcie przy kłosach, to żem całe ładnie tak, wiesz, poodrywał. Czy szczepa, żeby sypać biegu? Nie, niestety nie. Niestety. Znaczy, nie dosięga, ale to strach, by musiał ktoś tu jeździć i naprawdę, wiesz, gdzieś góra, dołek złapie i urwie rurę i co? No, bo chyba nie zostało. Jebany. Lutował mi go magiem. Powiem wam mordy po tym półtora miesiącu, jak tak deszcz padał prawie cały czas, non stop, co drugi dzień. Tak, jeszcze po tych 4 dniach ciepła dużo ludzi nie wyjechało. Naprawdę, powiem wam, dopiero wczoraj po południu i dzisiaj kombajnów, multum, bo widzę, pościnali. Bo wyjeżdżają ci, co mają. Jeden za drugim. No, mówię, a na usługi kogoś złapać, to następny tydzień dopiero. Naprawdę... Ty, chcesz japa? Nie. Nie, weź połóż. Teraz jak jest ten powrót zrobiony, to wam powiem, że gitara jest. Bo tak to moment, chwila, moment i paliwa nie było w beczce. Ale ujęcie będzie.
nie wiem kto. Gdzie to koszula tak o nie zapinto, ja nie wiem ja. Biegniemy sobie do taty zobaczyć. Teraz wiatr ustawiony, wszystko jest. Zobaczycie sobie beczkę. Kurwa krzywo. Na cztery. Nie wsiadło, tyle jechało. Kurwa, super.
ładnie. Co robisz? Nagrywasz mi? Dzięki. Jak my kumple chyba. Cześć. Fajnie. Jadę tam pod kukurydzę. To chcesz to leć. Tam se stań. Co? Dobra. Ręczny, godzina, dobrze jest, za dużo nie pomyliłem, cyk, la 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 la, cześć, popsia la 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 lajka. Skocz na przyczepę, przegarnia dziarka. Opsia la 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 lajka. Dobrze jest. Cześć.
się słoma trafi, ale powiem wam, że już w tym roku widziałem o wiele gorsze. Nowszych i lepszych kombajnach, także naprawdę powiem wam, że jestem zadowolony. Jeźdź dobrze, wieje w Mokrzynie, cześć. Dobra, jeżdżę do GoPro i jechana.
Czekaj, wszystko jest! Jest! Dobra, jadymy z koksem. Cały wieczór minął mordy. Ale się udało. Udało się skosić. Reszta idzie już dla kur. Więc nie sypiemy, ale jest pełna. W tamtym roku, z tego co z tatą gadałem, było prawie 7 ton na niej. Także tutaj szósteczka powinna wpaść. Słuchajcie. Nie, to jest szósteczka. O, ja już mówię co je, nie załapię, a tu nowy akumulator dzisiaj kupiony. Włączaj. Mogłoś posiedź? Nie. Wiadomości w radio, wszyscy śpią. Wszystkie burty zabezpieczone, patrzyliście czy nie? Później. Nie podpiszę, to ja nie wiem jak. Co? Ale przy ciebie! A, to tak. Będziemy hamować 200 metrów. Nie, wjadę podwórkiem chyba. Ale jaka pogoda, jak to wytrzymało. Najlepszy naprawdę, powiem wam, że myślałem, że nie będzie już lepiej, ale to co się stało dzisiaj naprawdę wszystko przeszło bokiem. Masakra. Najgadaliśmy to fajnie, że można za te bóle chyba wszystko. No za te wszystkie bóle przez te 3 dni, bo już naprawdę nerwy takie, że głowa mała. Jazda pod góreczkę ładnie. Ale znajomą zaleciało. Czyste, to nie jest. Prawie czyste, zlewie czyste góra. Prawie mocno nasuwają w tył. Ale daj mu. Thank you.
bo mam 4300 na przyczepce. Teraz wracamy sobie do domku. Praktycznie najgorszy odcinek do przejechania, ale chyba teraz za tym. Dzięki, piąteczka, na razie, trzymajcie się, cześć!